Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejną sobotę, w kolejnym naszym psalmie. Rozpoczynamy trzecią pięćdziesiątkę. Dzisiaj Psalm 101. Proszę posłuchajcie, jak on brzmi. Będę Wam czytał wersję w edycji Świętego Pawła. Troszkę nieznacznie się różniącą od tej, która jest w tysiąc latce, ale która myślę też pokazuje pewną dosyć fajną rzecz. W tym psalmie, proszę posłuchajcie. Psalm Dawida: Chcę wyśpiewać łaskę i prawość Tobie, O Panie, będę śpiewać. Chcę postępować nieskalaną drogą, kiedyż do mnie przyjdziesz. Będę postępował w mym domu w prawości serca. Nie zwracam oczu ku niegodziwości, nienawidzę czynów występnych, nie przylgnie to do mnie. Oddalę od siebie przewrotnych sercem tego, co złe, nawet znać nie chcę. Uciszę tego, kto knuje przeciw bliźniemu. Nie będę jadał z nadętymi pyszałkami. Zwrócę oczy na wiernych tej ziemi, by ze mną zasiadali. Będzie mi usługiwał ten, kto postępuje drogą nieskalaną. Pyszałek nie zamieszka w moim domu, a kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma. Każdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnych kraju, aby usunąć z miasta Pana wszystkich, którzy dopuszczają się nieprawości." Moi drodzy, to jest bardzo ciekawy psalm, taki psalm, z którym mam mały kłopot, w takim sensie, który pokazuje mi pewną prawdę, z którą trzeba się zmierzyć. Już mówię, jakby, w czym rzecz. Jest to tak zwany psalm królewski. Najprawdopodobniej przypisuje się go Dawidowi, i przypisuje się ten psalm pewnej, jakby dosyć jednoznacznej sytuacji z życia Dawida. I nawet nie tylko Dawida, tylko Dawida jako króla, i coś, co było właściwe każdemu królowi. Otóż mówią niektórzy, że ten psalm był pewnego rodzaju formą modlitwy, albo raczej formą deklaracji, formą takiego wyznania wiary. Które król składał wtedy, kiedy jakby obejmował tron. Czyli mówił, jaki będzie, składał obietnice, jak będzie postępował, jakie będą wartości w jego kraju, czego będzie pilnował, z czym będzie walczył, co będzie u niego ważne. I rzeczywiście, kiedy ten sam przeczytać w taki sposób, to to się wydaje bardzo piękne. Jest w tym królu, który rozpoczyna swoje rządzenie w państwie, no, absolutna jasność i rozróżnienie dobra i zła, absolutne pragnienie i tęsknota za tym, żeby działo się w nim tylko dobro i też bardzo jednoznaczny sprzeciw przeciwko wszelkiemu złu, przeciwko wszystkim, co jakby byłoby niezgodne z tym, co Pan Bóg mówi, że jest dobre i złe i w ogóle z wolą Pana Boga. I ten psalm w takim kluczu jakby rzeczywiście może być pewnego rodzaju taką piękną, pobożną, świętą deklaracją człowieka, który, no właśnie, chce dobrze żyć. Jednakże, jak mówią bardzo często komentarze biblijne do tego psalmu, no obietnice obietnicami, a rzeczywistość rzeczywistością że trudno powiedzieć o Dawidzie, żeby wszystkie te obietnice spełnił, bo Dawid świętym królem nie był. Jak zauważyliście, ten psalm dotyczył i Dawida, albo może lepiej powiedzieć i króla, bo to można każdemu królowi przypisać, ale też jakby różnych jego, jakby ludzi, którzy z nim będą, otoczenia tego króla. W tym psalmie też była o tym mowa. I Dawid, i król, i w ogóle królowie, i otoczenie, no nie zawsze stoi na wysokości zadania. I goni z jednej strony, kiedy się doczyta, to, to można by sobie pomyśleć, no dobrze, no to są takie pobożne mrzonki, raz, że król tego nie zdążył i nie zdołał wypełnić, a dwa, każdy do się tym psalmem modli, no to jak ma to zrobić? Skoro się tam Dawidowi nie udało, to jak nam się ma udać? I jakby z jednej strony jest takie trochę rozczarowanie, no, no to w takim razie trochę poza ten tekst, taki właśnie wybujały, taki bardzo do przodu, bardzo obiecujący, bardzo idealistyczny, ale on jakby nie dosięga do rzeczywistości. Ale kochani, potem, jak człowiek tylko o tym chwilę pomyśli, to zobaczcie, że my bardzo często przecież też tak funkcjonujemy. Ja pamiętam, ile to razy na modlitwie, jakby obiecywałem Panu Bogu różne rzeczy, jaki będę, jak będę postępował, jak już się zmienię, jak porzucę różne rzeczy, jak będę robił dobro i tak dalej. I chociaż pewnie czasem to było absolutnie pyszałkowate i było takie napompowane taką wiarą bardziej w siebie niż w Pana Boga. To jednak myślę, że jest też w tym coś pięknego, bo jest, jest w tym taka tęsknota duszy do tego właśnie, żeby żyć na poziomie, do tego, żeby było dobrze, do tego, żeby jakby potrafić unikać wszelkiego zła i jakby trafiać tylko i wyłącznie do dobra. I kochani, kiedy się ma tylko w pamięci to, że to jest taki idealny obraz, to nie warto tego porzucać. Oczywiście, jeżeli miałoby to być nas takie obłudne, że nieustannie się modlimy takimi ideałami, nieustannie o nich myślimy, o nich mówimy, nawet Panu Bogu, a już tym bardziej sobie, swojemu własnemu sercu próbujemy wciskać takie rzeczy, to rzeczywiście byłoby to niefajne. Byłby w tym jakiś taki faryzeizm, byłoby w tym jakaś, tak jakaś hipokryzja, jakieś zakłamanie. Ale jeżeli człowiek ma taką świadomość, że nie dorasta do tego, to broń Boże, nie chodzi o to, żeby z tego rezygnować. Bo, kochani, druga wersja jest taka. Że jakby przestajemy pragnąć rzeczy wielkich, bo znamy własną słabość, przestajemy stawiać sobie wymagania, bo znamy własną słabość, przestajemy chcieć rzeczywiście się zmieniać, rzeczywiście pracować nad sobą, bo znamy naszą słabość. Kochani, nie. Rezygnacja nie jest dobrym jakby pomysłem. Oczywiście postawienie sobie poprzeczki za wysoko też nie jest dobre, dlatego że jeżeli wiemy, że gdzieś na pewno nie doskoczymy, to nie stawiajmy tam poprzeczki, zróbmy krok po kroku, stopień po stopniu. Ale chciałbym na podstawie tego psalmu bardziej Wam pokazać pewną rzeczywistość modlitewną, taką, gdzie warto kierować swoje oczy rzeczywiście ku wielkim pragnieniom, ku bardzo nawet, może nie wiem, takim no, wysokim, niedosięgłym ideałom, mając świadomość oczywiście tego, że do tego trochę nie doskakujemy, ale jakby nie rezygnować z nich. I nie bójcie się modlić i prosić Pana Boga, i też jakoś mu obiecywać. Mówię, nie, nie w taki zadufany sposób, ale taki Panie Boże, naprawdę chce się postarać. Natomiast na jedną rzecz jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo dla mnie osobiście najpiękniejszy jest drugi werset tego Psalmu, a raczej jego druga, jakby jedno jego zdanie. Kiedy Dawid zaczyna się modlić, to na początku jest z nim taka cudowna tęsknota, kiedy mówi: Będę kroczyć drogą nieskalaną, kiedyż do mnie przybędziesz. Czyli to się, kochani, bierzesz czegoś takiego, że Dawid wie, że jeszcze nie ma Pana Boga tak blisko, jakby chciał. Jeszcze nie ma Pana Boga tak bardzo, jakby w sercu, i w takiej bliskości, w takiej intymności, jakby tego pragnął. I te wszystkie obietnice, które potem Dawid będzie składał, tak naprawdę biorą się z tego jednego zdania: kiedyż do mnie przybędziesz. Czyli Dawid trochę tak myśli, no tak jak my często myślimy. Że jak sobie zasłuży tymi wszystkimi dobrymi rzeczami, jak będzie wytrwale kultywował dobro, jak będzie kosił zło, jak będzie walczył z nieprawością i z grzechem u siebie, w Państwie i wszędzie w ogóle, czyli on tylko zrobi świat doskonały, to wtedy Pan do Niego przybędzie. I go tego psalmu nie da się zrozumieć bez Pana Jezusa, bez tego, co Pan Jezus potem dla nas zrobił, gdzie pokazał, ale ja już jestem z Tobą. Że wcale nie musisz dosięgać tych ideałów, co nie znaczy, masz do nich nie dążyć. Wcale nie musisz już być na tym poziomie, co nie znaczy, że masz tego nie chcieć, żeby tam dotrzeć. Ale nawet jeżeli tam jeszcze nie jesteś, to ja już do Ciebie przybyłem. I kochani, ten psalm, jakby bez perspektywy Pana Jezusowej, bez perspektywy tego, że On nam przyniósł taką bliskość swoją, czyli Boga, no właśnie, jest tylko taką mrzonką. i jest tylko takim stawianiem sobie niebotycznie wysokich wymagań, do których nie dosięgamy. Ale to zdanie, kiedyż do mnie przybędziesz? Jezus odpowiada: Przybyłem i jestem, i jestem na wyciągnięcie ręki. I dla mnie to jest klucz do całego tego psalmu. Kochani, pomódlmy się na koniec. Panie Jezus, spraw, żebyśmy stawiali sobie wymagania, żebyśmy dążyli do ideałów, ale nade wszystko. Żebyśmy w tym wszystkim pragnęli Ciebie. Spraw, żeby nasze serca były mądre, żeby nie sięgały tam, gdzie sięgać nie trzeba, żeby nie próbowały osiągnąć tego, czego wcale nie oczekujesz, tylko żeby tęskniły i pragnęły Ciebie, a nade wszystko, żeby zobaczyły, że jesteś na wyciągnięcie ręki. Jezu, pokaż się nam, daj się nam, daj nam swoją bliskość i daj nam swoją czułość. O to Cię prosimy. Amen. Kochani, dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech Was błogosławi, niech Ciebie błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Kochani, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień pewnie, albo raczej słyszymy w Psalmie 102. Tymczasem życzę Wam najlepszej nocy, dobrze się miejcie. No i do usłyszenia już niedługo. Z Bogiem, dobranoc.